Byli raz sobie mąż i żona, którzy bardzo pragnęli mieć dziecko. Modlili się o nie długo i wreszcie bogowie zesłali im chłopczyka. Był on ślicznym, zdrowym dzieckiem, lecz wcale nie rósł, dlatego rodzice nazwali go Malutkim. Gdy Malutki osiągnął odpowiedni wiek, rodzice wysłali go w świat, dając mu igłę zamiast miecza. W miseczce do ryżu chłopak popłynął rzeką do Kioto. Zamiast wioseł używał pałeczek do jedzenia. Gdy dopłynął do stolicy, przyjęła go do siebie bogata rodzina, u której wkrótce zyskał opinię bardzo rezolutnego i mądrego. Pewnego dnia Malutki towarzyszył w podróży córce swych opiekunów, która za nim wprost przepadała. Nagle zaatakował ich olbrzym ludożerca, chciał porwać dziewczynę. Najpierw będziesz miał ze mną do czynienia, zawołał Malutki, wywijając igłą. Olbrzym roześmiał się, schwycił go i połknął. Znalazłszy się w żołądku ludożercy, Malutki począł zadawać ciosy swoją bronią, aż olbrzym go wykaszlnął. Nie tracąc czasu, Malutki wbił igłę w oko potwora. Olbrzym zawył z bólu i uciekł, gubiąc po drodze jakiś mały metalowy przedmiot. To zaczarowany młotek, który spełnia życzenia, zawołała dziewczyna, podnosząc gubę. Więc uderz mnie tym młotkiem, a zobaczymy, czy urosnę, powiedział Malutki. Dziewczyna z całej siły uderzyła go w głowę i Malutki zaczął rosnąć i rosnąć. Wkrótce stanął przed nią wysoki, przystojny, młody samuraj, którego każda panna poślubiłaby z radością.